Witajcie w naszym szóstym, a zarazem ostatnim odcinku kampanii Stop Depresji. Dzisiaj skupimy się na współczesnych zagrożeniach dla młodych ludzi w internecie oraz w mediach społecznościowych. Jest z nami dr Dominika Sójka-Kujawiak, ekspertka w dziedzinie prawa cyfrowego, która pomoże nam zrozumieć, jak reagować na hejt, chronić swój wizerunek i być bezpiecznym w sieci. Zapraszam do ważnej rozmowy. Doktor Dominika Sójka-Kujawiak, witaj Dominiko. Witaj Angeliko. Czy mogłabyś nam powiedzieć, z jakimi zagrożeniami mierzą się współcześnie młodzi ludzie w internecie i w mediach społecznościowych? Jest to bardzo trafne pytanie, ponieważ na internet musimy spojrzeć zdecydowanie w szerszym spektrum. W pierwszej kolejności tak, należy zwrócić uwagę, że jest to narzędzie, bez którego nie jesteśmy w stanie funkcjonować w obecnej rzeczywistości. I z jednym z takich zagrożeń właśnie jest ta powszechna dostępność. Niezależnie od wieku, od treści, do których chcemy dotrzeć, praktycznie każdy może uzyskać wszelkie informacje, również w zakresie tak zwanych treści niepożądanych. Kolejnym zagrożeniem jest zdecydowanie, uważam, swego rodzaju poczucie anonimowości w internecie. Ale zaznaczam, jest to tylko poczucie anonimowości, dlatego że w internecie tak naprawdę każdy nasz ruch pozostawia ślad i trzeba o tym pamiętać. Z drugiej strony można wskazać przykłady zagrożeń bardzo konkretnych, jak chociażby próby oszustw, wyłudzeń, podszywania się pod kogoś innego. Tego typu problemów i zagrożeń można naprawdę wymieniać bez końca. A też nawiązując do tej anonimowości w internecie, często widzi się jakieś złośliwe komentarze pod postami w formie hejtu. I jak możesz nam powiedzieć, jak reagować na te komentarze, ten hejt? Z jednej strony należy zachować dużą ilość spokoju, na pewno nie reagować agresywnie, ale z drugiej strony nie możemy pozwolić, żeby pozostawić takie działania bez jakiegokolwiek echa. W takim przypadku koniecznie należy podejmować odpowiednie kroki, a więc najlepiej merytorycznie i rzeczowo odpowiedzieć w takim wypadku, czasami może z dozą uśmiechu i żartu. Jeśli jednak takie działania, takie wpisy pojawiają się na coraz szerszą skalę i są coraz większym, silniejszym natężeniu, wówczas zdecydowanie polecam przede wszystkim zgłosić danego użytkownika do administratora danej strony, czy to na Facebooku, czy na innym portalu społecznościowym, samego użytkownika, jak również taki wpis. Kolejnym krokiem może być zablokowanie takiej osoby po prostu. Czyli nie reagowanie jakby na te nie reagowanie w sensie nie wchodzenie w taką agresywną wymianę zdań, ale sama reakcja jako wskazanie, że dane działanie jest niepożądane, jest w tym momencie kluczowa. Kolejnym elementem, który możemy zrobić, oczywiście jest zgłoszenie się do odpowiednich instytucji, czy do osób najbliższych, żeby daną sprawę wyjaśnić. Więc zdecydowanie polecam reagować, tylko adekwatnie, w sposób wyważony i spokojny. Czyli czasem lepiej po prostu przekazać dalej tę sprawę i też nie wchodzić w niepotrzebną dyskusję. Bardzo często tak. A jakie przysługują nam prawa w kontekście ochrony naszej tożsamości, wizerunku w internecie? Jest to pytanie bardzo złożone. A w sumie złożona musi być odpowiedź na to pytanie. Dlatego, że z jednej strony musimy pamiętać o tym aspekcie stricte karnym, a więc w sytuacji, kiedy dochodzi do jakichś naruszeń, na przykład stalkingu, który jest regulowany w kodeksie karnym, wówczas możemy podjąć odpowiednie kroki zmierzające do tego, żeby taki stalker został skazany w toku postępowania karnego. Na bazie postępowania cywilnego mamy szereg innych roszczeń, mianowicie w pierwszej kolejności roszczenie do zaniechania takich określonych działań, naruszeń, które mają miejsce, ale również jeśli to działanie powoduje w naszej sferze jakąś szkodę, czy to majątkową, czy niemajątkową, możemy wystąpić do sądu cywilnego z roszczeniem o odszkodowanie bądź zadośćuczynienie. Musimy jednak też pamiętać, że mamy rozróżnienie na osoby, które ponoszą odpowiedzialność karną, nawiązując do tego pierwszego elementu już bezpośrednio, a mamy osoby poniżej 17 roku życia, które tej odpowiedzialności karnej de facto nie ponoszą, ale należy pamiętać, że mogą one
mieć inne dolegliwości, mogą być inne dolegliwości w stosunku do nich zastosowane, chociażby na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Jakbyś mogła nam dokładniej powiedzieć, co mogłaby zrobić młoda osoba, która jest ofiarą stalkingu? Jak powinna się zachować? Oczywiście. Młoda osoba, zakładam, że tutaj chodzi o osobę, która nie ukończyła 18 roku życia i tak naprawdę jeszcze w 100% nie decyduje o sobie, a więc tym bardziej potrzebuje większego wsparcia od bliskich czy od instytucji, w których się znajduje. W takim przypadku najlepiej faktycznie, żeby w pierwszej kolejności taka młoda osoba powiedziała o całej sytuacji swoim rodzicom, ale również innym bliskim, znajomym, którzy mogą jakoś w odpowiedni sposób zareagować na dany hejt, bądź po prostu wesprzeć się również w sferze psychicznej i emocjonalnej osobę wręcz atakowaną. W dalszej kolejności tutaj również i taka młoda osoba przy pomocy rodziców warto, żeby wskazała dany problem w szkole, na przykład do której chodzi, czy to do dyrektora, czy do pedagoga, do wychowawcy. Jednak bardzo często są konieczne dalej idące kroki do podjęcia, mianowicie zgłoszenie się na policję bądź do prokuratury. Czy taka młoda osoba może sama zgłosić się na policję? Dopóki taka osoba nie skończy 18 roku życia, musi korzystać z pomocy albo w sumie wsparcia rodziców. I w takim wypadku oprócz tej strony takiej stricte prawnej, myślę, że też bazując na swoim doświadczeniu jako adwokata, warto wskazać, żeby taka osoba też już od razu skorzystała z pomocy psychologa. A z jakimi konsekwencjami mierzą się sprawcy takich nieodpowiednich zachowań w sieci? I znów muszę powiedzieć, że to jest wątek wielopłaszczyznowy. Niestety prawnicy tak mają. Aczkolwiek może zacznę w tym momencie... Zależy od przypadku. Tak, zależy od przypadku, czy to znowu mamy do czynienia ze stalkerem, który jest już pełnoletni albo który może ponosić odpowiedzialność karną bądź nie. Więc może zaczynając od samego początku. W sytuacji, jeśli taki stalker nie skończył 17 roku życia, tak jak wspomniałam wcześniej, mogą być w stosunku do niego wystosowane kroki na bazie ustawy o działaniu w sprawach nieletnich. Przy czym taki nastolatek de facto bezpośrednio odpowiedzialności nie ponosi, ale może być w stosunku do niego zastosowana kara upomnienia, nagany. Może się okazać, że będzie w stosunku do niego zastosowany nadzór kuratora. Mhm. Również może być skierowany na przykład do ośrodka poprawczego na pewien pobyt resocjalizacyjny de facto, ale również rodzice takiego nastolatka mogą mieć dodatkowe problemy i konsekwencje. Może być na przykład sytuacja, w której rodzice będą mieli ograniczoną władzę rodzicielską nad swoim dzieckiem, ale może być też przypadek, kiedy będą musieli naprawić szkodę, którą ten nastolatek wyrządził. Z kolei w przypadku już osoby dorosłej, czy takiej, która w chwili czynu skończyła 17 lat, wówczas ta odpowiedzialność karna jest już ponoszona w pełni. I w takim przypadku prawo przewiduje tak naprawdę jedyną dla stalkera możliwą karę w postaci kary pozbawienia wolności. Jest kwestia tylko ustalenia w jakim zakresie, ponieważ tutaj ustawodawca przewiduje, że jest to okres od 6 miesięcy do aż 8 lat. Więc to pokazuje, jak to przestępstwo tak naprawdę jest ważne i znaczące w środowisku społecznym. Z drugiej strony, przechodząc na sferę prawa cywilnego, to o czym również wspomniałam, może się okazać, że będzie trzeba ponieść typowe konsekwencje finansowe w postaci zapłaty odszkodowania bądź zadośćuczynienia. A jak się mają teoria i przepisy do tych faktycznych wyroków, które zapadają? W pierwszej kolejności myślę, że warto wskazać, że sam stalking jest stosunkowo świeżym przestępstwem przewidzianym w polskim ustawodawstwie karnym, ponieważ został wprowadzony w 2011 roku do naszego systemu prawnego. Aczkolwiek tak naprawdę już wcześniej działy się tego typu sytuacje i ta reakcja ustawodawcy była jakby kwestią następczą do zapotrzebowania, które miało miejsce w świecie realnym, chciałoby się powiedzieć. Od momentu konkretnego stypizowania danego przestępstwa takich postępowań jest coraz więcej, zarówno jeśli chodzi o sprawy stricte karne, jak i sprawy dotyczące bezpośrednio osób, które nie ukończyły 17 roku życia, więc de facto tych osób niepełnoletnich, które dopuszczają się stalkingu. Tak? I naprawdę jest to ogromna liczba młodzieży, którzy mają tego rodzaju problemy,
i są w stosunku do nich, jak i do ich rodzin toczone postępowania. Czy sama też rozpatrywałaś takie sprawy? Niestety się zdarzyło. A jakie kroki możemy podjąć, Dominiko, żeby skutecznie chronić swój wizerunek w internecie? Przede wszystkim należy dbać o swoją prywatność i o tak zwaną czystość mediów społecznościowych, które prowadzimy. Bardzo często można zauważyć ogromną liczbę zdjęć publikującą przez szczególnie właśnie nastolatków, ale również przez osoby w starszym wieku, które relacjonują każdą tak naprawdę, chciałoby się powiedzieć, czasami minutę swojego życia. I oczywiście funkcjonowanie w świecie online i wśród społeczeństwa w tej sferze w chwili obecnej chciałoby się powiedzieć, że tak, jest naturalne, jednak odpowiednie selekcjonowanie przekazywanych informacji na nasz temat z jednej strony jest bardzo kluczowe. Z drugiej strony odpowiednia reakcja na samym początku, kiedy dostrzeżemy, że coś się dzieje, że jednak, nie wiem, usłyszymy informację, że ktoś na nasz temat napisał jakąś nieprawdziwą informację. Ale jeszcze ujmując ten problem troszeczkę z innego aspektu, warto wskazać, że w sieci możemy mieć zagrożenia dotyczące właśnie wyłudzania danych na przykład. Tak więc tutaj kluczowe jest, żebyśmy byli czujni pod kątem tego, komu przekazujemy nasze dane wrażliwe w postaci imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu. Musimy uważać, na jakie strony wchodzimy. Tak? Czy są to strony bezpośrednio dotyczące danych aplikacji, danej instytucji, która nas interesuje, czy jednak są to strony, których tylko nazwa po wejściu na nią odpowiada pożądanej przez nas stronie, a jednak adres stricte strony internetowej w ogóle nie nawiązuje do głównego tematu. A co w przypadku na przykład tych zdjęć właśnie, które udostępniamy, to co powinniśmy robić, czy ich nie udostępniać, czy na przykład nie podawać lokalizacji? Tak, lokalizacja jest bardzo ciekawym aspektem, który warto przemyśleć, jeśli chodzi o udostępnianie swoich danych, szczególnie kiedy jesteśmy na przykład na wyjeździe i zaznaczamy, że jesteśmy w całkowicie obcym kraju, a na przykład mieszkamy sami, może pojawić się taka chęć i pokusa dla na przykład złodziei, którzy faktycznie będą chcieli ten moment wykorzystać i na przykład włamać się do naszego mieszkania czy domu. Z drugiej strony, jeśli już upubliczniamy zdjęcia ze swojego stricte życia prywatnego, udostępniajmy je swoim znajomym, swoim bliskim. Nie róbmy takich postów jako publicznych. To też ograniczy dostęp do pewnych informacji dla szerszego grona. Jakie błędy popełniają młodzi, jeżeli chodzi o udostępnianie swojego wizerunku w internecie? Więc jednym z takich najczęstszych błędów jest faktycznie stosowanie przez młodzież profili publicznych, a więc przekazywanie informacji na temat swojej codzienności do wglądu dosłownie wszystkim. Bardzo często też niestety, ale możemy zaobserwować fakt, że wiele zdjęć no dla niektórych może przekraczać pewne granice. Nawiązuję tu chociażby do faktu zdjęć dość roznegliżowanych, pokazujących swoją cielesność. To wiąże się również z tym, że niestety, ale takie młode osoby mogą otrzymywać zaproszenia czy próby kontaktu od osób nieznanych. Czasami bywa to, dochodzi do sytuacji, w których po prostu faktycznie ktoś nieznajomy odezwie się, może się do nas odezwać, czy do takiej młodej osoby, ale bardzo często są to profile podrobione, fałszywe i niestety można paść łatwym łupem nabrania się na poznanie kogoś nowego, kogoś teoretycznie wartościowego, który okazuje się kimś zupełnie innym i kto ma zupełnie inny cel w rzeczywistości. A jakie zachowania w mediach społecznościowych powinny budzić nasz niepokój? Z jednej strony to, o czym powiedziałam przed chwilką, więc chociażby ta ogromna ilość publikacji swoich zdjęć, w tym tych zdjęć roznegliżowanych. Z drugiej strony właśnie te zaproszenia od osób nieznajomych albo zaproszenia do jakichś niezweryfikowanych grup. Czyli warto też sprawdzać, czy na przykład dany profil istnieje, czy taka osoba, która się oczywiście podaje pod... Tak, albo czy na przykład profil danej osoby nie jest zdublowany, ponieważ może się okazać, że ta osoba tak, faktycznie istnieje, ale ktoś wykorzystał jej wizerunek po to, żeby skontaktować się z nami. I w tym wypadku taki sprawca dokonuje jakby podwójnego czynu. Tak? Z jednej strony kradnie tożsamość i próbuje nas oszukać. Poza tym każdy przejaw agresji należy bezwzględnie próbować wyłapać, zweryfikować, odpowiednio na niego zareagować, tak żeby zablokować tą falę hejtu,
Myślę, że ważne jest jeszcze to, żeby szczególnie młodzi zwracali uwagę na różnego rodzaju memy, przerabiane filmiki, które oczywiście chciałoby się powiedzieć, że też są czymś naturalnym w chwili obecnej i myślę, że wiele osób ogląda tego typu obrazki. Obrazki, tak, dokładnie. Aczkolwiek musimy pamiętać o tym, że w sytuacji, jeśli nie wiem, na przykład na danym zdjęciu widnieje osoba, konkretna osoba, która nie jest osobą publiczną, która nie została na danym zdjęciu uwieczniona w związku z tym, że wykonuje swoje czynności zawodowe, to niestety może być to przejaw naruszenia takiego wizerunku, ponieważ każda publikacja zdjęcia kogoś innego niż my sami wymaga zgody takiej osoby. Chyba, że dana osoba jest, że tak powiem, w zbiorowości i stanowi swego rodzaju tło dla danego zdjęcia, no bo jak na przykład, nie wiem, zrobienie zdjęcia jakiegoś pomnika, pod którym oczywiście stoi grupka podróżnych, tak? O takich wypadkach nie mówimy, ale w sytuacji, kiedy tak, pojawia się zdjęcie konkretnej osoby jeszcze dodatkowo z jakimś komentarzem, podpisem, to musi budzić naszą wątpliwość i niepokój. A czy mogłabyś nam, Dominiko, jeszcze opowiedzieć o cyberbullyingu i cyberstalkingu? Oczywiście. Ogólnie rzecz biorąc, są to po prostu przejawy cyberprzemocy. Cyberstalking, cyberbullying są cyberbullying, to... czyli? Ogólnie jest wyłudzanie? To tak, przejaw cyberprzemocy wszelkiego rodzaju, która jest bardzo szeroka i są to tak naprawdę terminy będące swego rodzaju neologizmami, pochodzącymi od słów z języka angielskiego, które zostały zaciągnięte do naszego polskiego słownika. Przy czym tak, w polskim kodeksie karnym faktycznie mamy stypizowane jako przestępstwo stalking. Cyberstalking, cyberbullying odnosi się do tego typu działań, tylko po prostu w sieci. Ale trzeba pamiętać, że te działania mogą również później mieć swoje konsekwencje tak na co dzień, w świecie realnym. Ale skupiając się, na czym te zjawiska polegają. Przede wszystkim na uporczywym i długotrwałym nękaniu drugiej osoby, które jest rozciągnięte w jakimś czasie i które ma na celu przede wszystkim zastraszenie danej osoby, wzbudzenie w niej poczucia zagrożenia, obawy, zdeprecjonowanie danej osoby wśród jej najbliższych, wśród społeczności, w której się otacza, ale bardzo często może zmierzać właśnie do wyłudzenia danych, do chęci osiągnięcia przez stalkera jakichś konkretnych działań danej osoby. Na przykład zastraszanie celem uzyskania właśnie danych wrażliwych danej osoby, bądź jakichś jej na przykład intymnych zdjęć, w związku z zastraszeniem podjęcia jakichś innych kroków. Ale też to możemy spotykać w środowiskach, na przykład w pracy czy w szkole teraz. Oczywiście. W czasach. Tak, jak najbardziej. Tym bardziej, że młodzież tak jest bardzo aktywna w internecie, w świecie online, czasami chyba nawet bardziej niż w świecie offline i w tej naszej codziennej rzeczywistości. Młodzież tak myśli, że jest anonimowa. Myśli, że w większości oczywiście, tak, w takich sytuacjach, kiedy ktoś staje się tego swego rodzaju stalkerem, czuje, że może nie dosięgnąć jej żadna kara. Niestety tak nie jest. To, o czym powiedziałam, każde nasze działanie w internecie pozostawia za sobą ślad. Pytanie tylko, czy te nasze działania zostaną wykryte w przeciągu dnia, tygodnia czy pół roku. Ale jeśli trafi się odpowiedni specjalista, bez problemu daną osobę zidentyfikuje. A jakie są najczęściej popełniane oszustwa w sieci i jak możemy się przed nimi chronić? Tych oszustw w sieci niestety jest bardzo dużo, ponieważ z jednej strony jest to przykład właśnie podszywania się pod kogoś innego, wykorzystania tej tożsamości jednej osoby, aby nawiązać kontakt z nami na przykład. Innym przykładem oszustw jest właśnie wyłudzanie danych, informacji, próba uzyskania środków finansowych w związku z podaniem nieprawdziwej informacji czy do danej osoby, co do osoby z naszego bliskiego grona, na przykład swego rodzaju wyłudzanie, jak mamy w świecie realnym wyłudzanie na wnuczka, to tutaj jest w internecie z tytułu jakiegoś wypadku, zdarzenia losowego, konieczność szybkiego wsparcia co do przelewu, bo brakuje nam pieniędzy na jakąś opłatę. Czasami są to kwoty drobne, czasami potrafią być to kwoty zatrważające. Przy czym jednym z podstawowych oszustw jest rozprzestrzenianie nieprawdziwych informacji. I to jest niezmiernie ważny element takich działań w internecie. Dlaczego? Dlatego, że może dotyczyć to nas,
ale również naszych bliskich. I w takim przypadku każda osoba musi odpowiednio zareagować. To nie tylko ta osoba, którą dany problem, czy w zakresie oszustwa, czy stalkingu dotyka, ale również osoby z naszego bliskiego grona. Czy jest to naszym obowiązkiem? Prawnym może tutaj nie, społecznym, moralnym myślę, że zdecydowanie. Dlatego, że pamiętajmy o tym, że takie sytuacje nie pozostawiają echa tylko w sieci. Tak naprawdę one odbijają się na sferze naszego życia codziennego, bardzo często prowadzą do stanów depresyjnych. I w takim wypadku musimy mieć na uwadze to, że jeśli my również widząc dany problem odpowiednio nie zareagujemy, to jednak możemy żyć z myślą tego, że przyczyniliśmy się do kogoś krzywdy. A jakie są najlepsze praktyki do bycia bezpiecznym w internecie? Tych praktyk znowu jest dużo docelowo, bo oczywiście kwestia korzystania z odpowiedniego programu antywirusowego, weryfikacja stron, na które wchodzimy, niepobieranie plików od nieznanych nadawców, w sytuacji pobierania przez nas jakiejś aplikacji, weryfikacja jakich danych dana aplikacja od nas żąda. Na dodatek to, o czym też wspominałam, szanowanie swojej prywatności, ale nie tylko swojej. Również innych, dlatego że jeśli nie będziemy szanować swojej prywatności, swoich danych, będziemy pokazywali, że jesteśmy otwarci na to, żeby z jednej strony stać się obiektem ataku, ale też, że się na taki atak możemy godzić w stosunku do pozostałych osób. I w takich przypadkach, w sytuacji, kiedy pojawi się zagrożenie, czy to w stosunku do naszej osoby, czy do naszych bliskich, możemy nie być odpowiednio wiarygodni, tak? Więc przede wszystkim tak, bycie czujnym, nieufnym, bo jednak tutaj zasada takiego ograniczonego zaufania w internecie jest w tym momencie kluczowa. A takie rady dla młodych ludzi, jak na przykład właśnie planują działanie w social mediach? W social mediach. Jakie mogą być rady? Przede wszystkim nie zrażać się. Po drugie, być odważnym, również co do tych ewentualnych kroków prawnych, które można podejmować w sytuacji, kiedy stajemy się obiektem. Czy i zaznajomić się z prawem po prostu. Oczywiście, to jest kluczowe. To musimy wiedzieć, jakie prawa nam przysługują. To, że jeśli ktoś faktycznie wykorzystuje nasz wizerunek, możemy żądać, żeby ta osoba zaprzestała tych działań. Jeśli tego nie zrobi, możemy podjąć dalsze kroki, czy to na właśnie tym etapie postępowania karnego, czy cywilnego. Młodzi ludzie muszą wiedzieć, że mają się do kogo zwrócić, do swoich rodziców, znajomych, którzy również mogą takie osoby wesprzeć. Tym bardziej, że tak, ta sfera prawna w tym zakresie cyberprzestrzeni nierozerwalnie wiąże się z aspektem psychologicznym, tak? I z tym, co może się zadziać poza internetem. Więc tutaj kluczowe jest to, żeby młodzi ludzie mieli świadomość, żeby się nie załamywać, żeby nie brać wszystkiego do siebie i żeby być otwartym. Bardzo często warto mieć kogoś, może nawet do współpracy w takim profilu społecznościowym, jeśli faktycznie zmierzamy do tego, żeby tego typu działalnością dokładnie zarabiać, kto będzie filtrował pewne treści, kto będzie jakby pierwszym źródłem kontaktu, odbioru tych informacji, żebyśmy niekoniecznie to byli bezpośrednio my. Żebyśmy nie musieli każdego problemu tak bardzo przeżywać, albo jeśli już, żebyśmy mieli wsparcie, komu o tym powiedzieć, jak rozwiązać problem, bo właśnie najgorsze w tym wszystkim jest pozostawienie samym ze sobą i to wsparcie otoczenia bliskich i pewność, że mamy do kogo się zwrócić jest kluczowe. Dziękujemy Ci bardzo, Dominiko. Dziękuję, było mi bardzo miło. Dziękujemy dr Dominice Sójka-Kujawiak za podzielenie się swoją cenną wiedzą. Dzisiaj poruszyliśmy istotne kwestie związane z bezpieczeństwem online, prawami, a także odpowiedzialnością w internecie. Mamy nadzieję, że te informacje pomogą naszym widzom w nawigacji po cyfrowym świecie i zachowaniu bezpieczeństwa online. Dbajcie o swoje prawa i pamiętajcie o odpowiedzialności w sieci. Do zobaczenia!